Radio Doxa. Radio w dobrym tonie. Porannym gościem Radio Doxa jest dzisiaj wójt Tułowice, pan Andrzej Wesołowski. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam panią, witam radio słuchaczy. Panie wójcie, Tułowice mają szansę stać się miastem, jest pozytywna opinia wojewody w tej sprawie. No i pytanie, czy to krok najważniejszy właśnie w tym kierunku uzyskania praw miejskich? No teraz jeszcze decyzja ministerialna, ale czy ta pozytywna opinia wojewody to jeden z kroków, czy krok jeden z ważniejszych? Myślę, pani redaktor, że pani to dobrze wie, ja również, jak i mieszkańcy, że to jest bardzo ważne, bo ta opinia tutaj na dole w regionie, która poszła już do, w tej chwili na ręce pana ministra Błaszczaka, a później na Radę Ministrów, jest bardzo, bardzo ważnym elementem. No, pytanie, czy teraz decyzja ministerialna to już tylko pro forma po tej pozytywnej opinii wojewody? Ja od początku, tak jak i mieszkańcy, którzy udział w konsultacjach wzięli, ci szczególnie, którzy opowiedzieli się za tak dla miasta statusu Tułowice, wierzymy, że miesiąc lipiec będzie ten, gdzie rozporządzenie, które w tej chwili raz do roku ukazuje się i pokazuje zmiany na mapie administracyjnej kraju, że tam Tułowice będą miały status miasta. Mm-hmm. No to te argumenty, które przekonały również wojewodę. W postanowieniu, w decyzji, w pozytywnej opinii wojewody czytamy, że wykazane we wniosku argumenty takie jak zwarty charakter zabudowy, układ przestrzenno-urbanistyczny o charakterze miejskim, liczba mieszkańców, infrastruktura techniczna, rozwinięta działalność edukacyjna, czyli szkoły średnie, ale także ośrodki zdrowia, instytucje kultury, duży zasób obiektów zabytkowych, a także potencjał przemysłowy potwierdzają, że gmina rzeczywiście może stać się miastem, to cytując to, co napisał we wniosku wojewoda, w opinii wojewoda. Czyli argumenty wojewodę przekonały, panie wójcie. Panie redaktor, ja myślę, czy takie pytanie mam do pani, czy pani kiedyś przyjeżdżała przez Tułowice? Oczywiście. Może i charakter, myślę, 9 na 10 powie, że nic nie świadczy, żeby to była zabudowa typowo wiejska. Jest ten charakter, bo jest wysoka zabudowa, już tu powtarzam, stara część fabryk portfelitowskich są, no wszystko świadczy o tym, tym bardziej, że same Tułowice to ponad 4000 ludzi, gdzie 8 albo 9 miast w tej chwili ma mniejszą ilość populacji mieszkańców. Tak jak powiedzieliśmy, charakter typowo tego małego miasteczka jest. Natomiast cała procedura, inaczej, to nie w tej chwili włodarzom gminy śnił się, żeby ten prestiż podnieść przynajmniej, ale to już poprzedni właściciele tych dóbr ziemskich, Frankenbergowie, ostatni właściciele porcelitu. Ale to tylko o prestiż chodzi? Ja myślę, nie. Że... No właśnie, prestiż jest tym jednym elementów, który... Prestiż wydaje się być taki końcu, symboliczny. Panie wójcie. Natomiast możemy starać się troszeczkę sięgać po tak zwane środki zewnętrzne na rewitalizację miast i miasteczek, gdzie w tej chwili charakter zabudowy, to co gmina posiada, do co może zrobić, my nie możemy tam sięgać. Status, ale my dalej zostajemy w prowie, także my nic nie tracimy. O to chciałam zapytać, o te plusy i minusy, bo przecież wiadomo, że na obszary wiejskie także płynie sporo środków zewnętrznych. Pytanie, czy na miasta płynie więcej, dlatego te korzyści finansowe wydają się być większe po uzyskaniu praw miejskich? Panie redaktor, ten kolejny okres programowania, jeśli chodzi o środki zewnętrzne, miał być łatwiejszy, inny i tak dalej. Startuje to dużo później wszystko. No i w tej chwili... Powiem tak, jest ciężej o cokolwiek, jakiekolwiek środki. Środki są ucinane, zabierane. Miastem, tak? Dokładnie są ograniczane środki. Wszędzie to słyszę i taki mały wyścig trwa pomiędzy samorządami, kto jeszcze mógłby gdziekolwiek się wbić. My też należymy do kilku stowarzyszeń i powiem tak, jest ciężko. Natomiast co by nam jeszcze dało, taki element możemy, chociażby ten posterunek policji, gdzie pomieszczenia czekają na policjantów, ja to do komendanta miejskiego na każdym spotkaniu akcentuję, zapraszam, to w samych Tułowicach są 4000 ludzi. Jest co robić. Mhm. No tak, ale wracając jeszcze do tych kwestii finansowych, czyli porównując te pieniądze, które mogą płynąć na obszary wiejskie i te, które mogą płynąć na obszary miejskie, to rzeczywiście tutaj ten bilans wydaje się być jasny, to znaczy większe środki będą do pozyskania, jeżeli będziecie miastem? My dalej jesteśmy w prowie, możemy te środki do obszarów wiejskich, nauczyciele nic nie tracą i tak dalej, natomiast możemy sięgnąć po pieniążki na rewitalizację miast i miasteczek. Mamy w Tułowicach jako gmina, mamy wokół TOK-u, a TOK możemy zrealizować. Kupiliśmy budynek starej poczty, który w tej chwili remont w środku trwa, przekształcamy na mieszkania komunalne. Mamy budynek kolei, za chwilę ruszy remont w ogóle tej kolei Opole Zachód-Nysa i chcemy się wbić, żeby w tym czasie, jak będzie ta rewitalizacja torów, peronów szła, żeby ten budynek zrobić. Naprawdę są większe, troszeczkę większe możliwości, jeśli chodzi o miasta i miasteczka. No tak, chociażby to... nawet, pani redaktor, ściągnięcie jakichś potencjalnych inwestorów. Myśmy niedawno poszerzyli strefę, bo Tułowice jako jeden z pierwszych województw miały strefę i mamy tylko specjalną strefę starachowicką. To jest fenomenem w skali województwa.
poszerzyliśmy w bardzo szybkim czasie, bo chociażby ściągnąć inwestora, to inaczej podchodzi, jeśli mówi, a to jest jakieś małe miasteczko, to ja tam mogę znaleźć potencjalnie ludzi, gdzie dzisiaj znaleźć ludzi do pracy jest ciężko. Myślę, że ci, którzy mają pracowników, zatrudniają, to szanują tych ludzi, bo... Ale jesteśmy w trakcie okresu programowania, to znaczy jesteśmy jakby w trakcie no już tego wiru o pozyskiwanie pieniędzy zewnętrznych. Pytanie, czy teraz dopiero, kiedy Tułowice przekształcą się w miasto, czy to już nie za późno, żeby po te środki sięgać? Panie doktor, myślę, że po pierwsze, my powinniśmy być w Unii, my bezwzględnie jesteśmy w Europie i ja wiem, że my dalej zostaniemy bez względu na to, to pewnie optyka się troszeczkę może zmienić, ale wierzę, w tej chwili dla nas praktycznie w Europie to największe są dedykowane pieniążki. Nie chcę tutaj jakiejś tam polityki dotykać. Wierzę, że będą pieniążki w mniejszym troszeczkę wymiarze, ale one też będą. Są nasze pieniążki rządowe, tylko to jest takie pytanie o dystrybucję tych pieniążków. Wszędzie się słyszy, że w tej chwili nie ma, nic nie ma, wszystkie programy w ogóle są obkrajane. Panie wójcie, no to porozmawiajmy w takim razie o tych kierunkach rozwoju. Mówił pan o możliwości większych pieniędzy na rewitalizację, mówił pan o ściąganiu inwestorów. Rozumiem, że sprawami miejskimi Tułowice mogą mieć większą siłę przebicia w ściąganiu inwestorów. To są te dwa prorozwojowe kierunki, czy widzicie też inne? No myślę, że to są dwa podstawowe i kluczowe, w którym możemy iść. Ja wszędzie to słyszę i każdy podkreśla, że na tak małej przestrzeni jest taki charakter właśnie tego małego, dużego przemysłu, bo wjeżdżając ze strony chociażby Niemodlina widać, podkreśliłem tutaj, że poszerzamy strefę, gdzie potencjalnie inwestor włoski chce wejść na działkę około 2 hektarów, a już 16,7 hektara my posiadamy w strefie i to jest bardzo ważne, bo tam jest posadowione tak zwane międzynarodowe towarzystwo. Są Hiszpanie, są Koreańczycy i to są jedni z największych firm, które zatrudniają ludzi. Otworzyliśmy tereny na ulicy Przemysłowej. Jest pierwszy inwestor, który tam zagospodarowuje działkę zamienioną z gminą i otworzenie tego, to tam jest potencjalnie, wiem, że znajdą się kolejne osoby. Skomunikowanie chociażby z tą linią kolejową, bliskość autostrady, to są te elementy, które mogą, są i będą przyciągać inwestorów. Komunikacja przede wszystkim. To, co wojewoda podkreślał też w swojej opinii, mówił o tym, że mieszkańcy są przychylni temu rozwiązaniu. No właśnie, mieszkańców trzeba było jakoś ekstra przekonywać, czy raczej oni sami widzą więcej korzyści, aniżeli strat, które mogą ponieść? Panie dyrektorze, ja podkreślam, my nic na tym nie tracimy, to jest po pierwsze. Natomiast pani też dobrze wie, że od czasu do czasu wracają takie pomysły, bez względu, kto jest u steru władzy, łączenia, likwidacja małych gmin. Takie artykuły się powtarzają i to jest też z elementów, które były wyartykułowane. To nie przypadek, jest chociażby ten wniosek, ta data. Za chwilę, za tydzień obchodzimy Dni Gminy, 25-lecia powstania gminy. W międzyczasie 570. rocznica, taka datowania powstania zapisów w księgach parafialnych, jeśli chodzi o historię. No i to też są z elementy, bo pytanie do mieszkańców, które miałem na spotkaniach, chociażby około konsultacyjnych, czy myśmy na tym stracili, czy zyskali. Bezwzględnie, panie dyrektor, 25 lat samorządności w wykonaniu Tułowic, myśmy na tym wygrali. To, co jest, cała infrastruktura, która powstała, myśmy wygrali na tym. To tak zupełnie praktycznie, jeżeli już Tułowice staną się miastem, to co dla potencjalnego mieszkańca może się zmienić? Czy w zasadzie nie poczują większej różnicy, dopóki nie przyjdzie jakiś duży inwestor na przykład na te tereny, o których pan mówił? Duży inwestor, operator, ja powiem tylko w ten sposób. My mamy bardzo dużo w sensie takiej infrastruktury zrobionej, praktycznie 100% kanalizacji, wodociągów i tak dalej. My się nie borykamy z tymi problemami. Jednym z największych problemów to w tej chwili jest remont, modernizacja stacji uzdatniania i oczyszczalnia, gdzie kilkanaście lat nic tam nie wykładano pieniążków, a niestety to się wszystko zużywa. Ludzi interesuje to, co jest na zewnątrz, to, co powyżej poziomu zero, jakieś dodatkowe elementy infrastruktury, które cieszą oko, jakiś kolejny obiekt sportowy, rekreacyjny, to, co jest pod ziemią, projekty, jakie gmina ma, to proszę wierzyć, wszędzie tego nie widać, drodzy państwo. Ale drogi, nowe obiekty, duże prawda, pieniążki, nie po to. Gmina też kupiła chociażby działkę za dworcem kolejowym w kierunku składu opału. Też mamy
pomysły na to. A koszty administracyjne, które trzeba będzie ponieść w związku z uzyskaniem praw miejskich i różnych. Przed konsultacjami do każdego mieszkańca, do każdego gospodarstwa domowego, oprócz ankiety konsultacyjnej trafiła taka informacja o tym, takich silnych i mocnych stronach, co my stracimy, co zyskamy. Generalnie, literalnie ja się podpisuję pod tym, że żadnych z tego tytułu mieszkańcy obciążeń nie mają. Jest to koszt około 30 tysięcy w perspektywie 5 lat na wymiany pewnych rzeczy, które będzie trzeba podnieść, chociażby wymiany tablic na budynkach i tak dalej. Czyli takie administracyjno-organizacyjne, korekcyjne, tak? Nic poza tym, nie wzrosną opłaty lokalne i tak dalej. Czyli czekamy na opinię ministerialną do końca czerwca, prawda? Myślę, że powinna ta będzie opinia... jakaś taka informacja no, pozytywna dla miasta. Będziemy kolejnym miasteczkiem w powiecie, kolejnym województwie. Prestiż też jednym z elementów, ale nie najważniejszym. Ale nie najważniejszym, powiedział Andrzej Wesołowski. Jeszcze wójt Tułowic, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.